Witam was serdecznie w szybkim poradniku z Valoranta. Dzisiaj pokażę wam, jak zamienić zwłoki przeciwnika w takie jakby ikonki. Widzicie to, myślę, na ekranie. No i jeżeli po prostu jesteście w tym poradniku, to prawdopodobnie wiecie, o co chodzi. No więc oczywiście jest to bardzo prosta rzecz. Udajemy się w ustawienia ogólne i tutaj mniej więcej na tej wysokości, tutaj wam pokażę od góry. Jest taka opcja jak pokaż zwłoki. Musimy to dać na wyłączone. No i w tym momencie już wszystko jest wykonane. Będziemy mieli te fajne ikonki, które myślę, że szukaliście. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku tak naprawdę. Jeżeli wam dzisiaj pomogłem, to oczywiście możecie zostawić jakąś łapkę w górę. Oraz jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Valoranta, chcecie jakiś poradnik, to napiszcie śmiało, ja chętnie coś tam nagram. No, także siema.